Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj obejrzymy spotkanie fazy grupowej rozgrywek CONMEBOL Libertadores. Zespół Corinthians zmierzy się z Boca Juniors. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Oto skład gości na to spotkanie. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Dogrywa piłkę na bliższy słupek. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Uderza teraz. Z naprawdę daleka. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. Byli naprawdę blisko objęcia prowadzenia, ale piłka obija tylko aluminium. Mogą jedynie westchnąć i mieć nadzieję na... Ale popatrzmy, bo mają okazję. Fantastyczna okazja na objęcie prowadzenia na początku spotkania. No i teraz pytanie, Tomku, czy to się potem nie zemści? Brawo! Skuteczne wejście i ma piłkę. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Dobry teraz atak na piłkę. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Twarde starcie, tak powinno się zachowywać na boisku. Fernandez ma wsparcie, by to rozegrać. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. On jest niemożliwy, jak on to wyjął. Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo. Teraz z rogu na 11 metr. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Zagranie na bliższy słupek. Czy to wykorzystają?
Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył, soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Szansa, czy przełamie im pas? Gol! Wychodzą na prowadzenie! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go 2-1. Koronkowa akcja ofensywna. No to mamy 1-0. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki, ale niewiele wynika z tej przewagi. Nie potrafią jej wykorzystać, grają zbyt zachowawczo, za słabo kreują grę. W efekcie tracą czas i energię. Rywale natomiast bronią się dość efektywnie. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Daleko dogrywa w pole karne. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Teraz akcja w drugą stronę. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Próba strzału. Dobrze teraz reaguje bramkarz. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Czy wykorzysta tę okazję? Dobra interwencja bramkarza. Sztab szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę.
Głęboka ta centra z narożnika. I już nic z tego rożnego nie będzie. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął! No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Z rożnego w okolice jedenastki. Źle wykonany ten rożny. Piłka złapana. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Benedetto. Świetne, prostopadłe zagranie. To musi być gol! Tak to się robi, bramka! Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo! Do zera. Gramy dalej. Marcos Rojo. Rojo. Przytrzymują teraz piłkę na własnej połowie. Dla nich ten mecz mógłby już się skończyć. Zrobili co do nich należało. Teraz już tylko czekają na gwizdek. Ze skrzydła w szesnastkę. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Dobra interwencja, a przy strzałach z daleka bywa różnie. Akcja Boka spaliła na panewce. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. No proszę, ileż ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Końcowy gwizdek, drodzy Państwo. Dobry występ drużyny gości. Wywożą stąd cenne zwycięstwo. Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż 2 bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo.